Witam Was serdecznie. Cześć. Siema. Dobrze, ja może zacznę od początku. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w programie o takim charakterze? Może Sylwia, zacznę od Ciebie. Bo jesteśmy chorzy na głowę. Było ekstremalnie? Było bardzo ekstremalnie, nie spodziewaliśmy się, że aż tak. No tak, tak. Dobrze, ja powiem tak. Od samego początku zaczęły się dramy i tą z Tobą w roli głównej, ponieważ Sylwia Madeńska była zła, że to ona jednak nie jest tym Kubańczykiem. Co Ty wtedy poczułaś? No nie wiem, no pytałam się Kuby, czy przypadkiem nie chcę być Sylwią. Nie, no żartuję. Ale... Nie, tak serio, było mi przykro na maksa, bo Sylwię polubiłam od samego początku i nie rozumiałam w ogóle tej dramy. Miałam nadzieję, że to jest po prostu jakiś chwilowy wybuch frustracji w związku z tym, że będzie z dziewczyną w parze, bo bała się, że będzie po prostu miała trudniej i pod górkę. Oberwało się mnie, no zdarza się, no ktoś zawsze musi być tą drugą osobą konfliktu. Dobrze. A Wy dobrze się czuliście ze sobą w parze? No super, bardzo, tak, to myślę, że uzupełnialiśmy się przede wszystkim, czy to w sferze jakiejś psychicznej, bo nasza głowa tam bardzo oberwała. Mieliśmy momenty jakieś podłamania i dawaliśmy sobie wsparcie rozmową bardzo często, ale też fizycznie, no Sylwia trenuje, było dużo zadań, które gdzieś tam polegały też na fizyczności, chociaż to było połączone, wiesz, bardzo mocno była wykorzystywana nasza głowa w trudnych warunkach, natomiast no, staraliśmy się wspierać, uważam, że fajną parę stworzyliśmy w programy. No oboje jesteście sportowcami, więc mieliście taką, można powiedzieć, przewagę. Bardziej Sylwia jest sportowcem, ja tam czasami sobie zawalczę, ale było ciężko. Nawet jeżeli ktoś trenuje tak na co dzień, to uważam, że też by miał problemy. Kilka miesięcy temu pojawiły się plotki o Waszym romansie. Jak Wy w ogóle reagujecie na takie rzeczy? Ja myślę, że warto skwitować to tym, że to są plotki, które zawsze krążą wokół programów typu reality. To napędza program, napędza oglądalność, podjudza ludzi do dalszych dyskusji. Dla programu to fajnie, no bo coś się dzieje i chyba potem przy tym pozostanę, bo komentowanie plotek i rozwodzenie się nad nimi nie ma sensu za bardzo. Dobrze, to ja na razie postawię kropkę przy programie i zapytam o Smolastego, którym jest teraz głosie. Po tej sytuacji w Nysie, no i oczywiście, że teraz odwołał te koncerty, ty go wsparłeś jako artysta. Co sądzisz o tej fali hejtu, która na niego spadła? A spadła duża? Bo wiesz, to nie śledzę. No nie komentarze. Wiem, tak, tak. Okej, wiesz, ja wsparłem Smołę, ponieważ to jest mój ziomal od bardzo długiego czasu. Warto podkreślić, że też mamy wspólnego menadżera i trochę menadżerowi się oberwało, ale nie temu, co trzeba, bo Piotrek jest świetnym naszym menadżerem. Natomiast chodziło o Bookera. Smoła trochę tego nie sprecyzował i wyszło jak wyszło, nasz menago miał po prostu no, cięższy czas, bo gdzieś na nim to też spadło jak grom z jasnego, na niego to spadło jak grom z jasnego nieba. Natomiast no co, no myślę, że nie powinno być takiej sytuacji, że tam drugi koncert był odwołany, natomiast myślę, że tam na pewno jest jakiś ważny powód, przez który Smoła nie zagrał, bo ja uważam, że w jakim on by stanie zdrowotnym nie był, to i tak by wyszedł do tych ludzi, więc musiał być naprawdę poważnie. Wiem, że muza to jest jego całe życie. Zresztą wielokrotnie o tym gadaliśmy, że muzyka to jedyne, co on ma w życiu, to koncertowanie, granie, te endorfiny. Więc myślę, że coś musiało się poważnego zadziać, że dwie takie sytuacje były, bo znam też Smołę prywatnie, uważam, że on nie jest takim gościem, który by na ostatnią chwilę wyszedł i powiedział sorry, ale delikatnie mi boli gardło. Tylko wiesz, tam musiało coś się wydarzyć. Nie wiem, co się wydarzyło. Dałem mu wsparcie, ponieważ uważam, że faktycznie na pierwszej tej akcji w Nysie gdzieś tam się trochę na niego wylało i tam jeszcze gdzieś śledziłem. Teraz nie wiem, jak ta sytuacja wygląda, natomiast dałem mu wsparcie, bo uważałem, że wiem po prostu, że to jest dobry chłopak, który dla tej muzy oddał całe życie i trochę mi się szkoda go zrobiło po prostu. No tak, niektórzy nie wiedzą, jak to wygląda od całego backstage'u. Sylwio, ty też jakiś czas temu musiałaś zmagać się z hejtem. Jak ty sobie z tym poradziłaś? Szczerze, jestem już przyzwyczajona do tego, że w internecie jest hejt. No co mam powiedzieć, no nie jestem świeżakiem, jestem 10 lat w tej branży. Wiem, że ludzie lubią bardzo dużo komentować, szczególnie w związku z życiem prywatnym i zmianami w nim zachodzącymi. I to jest cena bycia osobą rozpoznawalną, no po prostu nie mogę tylko czerpać z samych profitów i splendoru tego wszystkiego, nie wiem, cieszyć się z tego, że mogę sobie na wiele rzeczy pozwolić. Ludzie tam są, dla ludzi tam jestem, ludzie będą wiele rzeczy komentować, jeżeli ktoś ma potrzebę brzydko się o mnie wypowiedzieć, to jest o nim, nie o mnie, tyle mogę powiedzieć. Rozumiem. Kubańczyk, teraz nawiążę do Twojej twórczości, bo słuchałam Twojego nowego utworu Lek. Kto był Twoją muzą? Moją muzą? Oto stare kawałki.
Ale rozumiem, pisałeś się kiedyś, tak? Tak. Takie połączone, no bo ta epka, którą teraz wypuściliśmy, cztery piosenki o miłości, no trochę by nie miała sensu, no bo u mnie w życiu to miłości raczej nie ma od jakiegoś czasu, więc po prostu kawałki, które gdzieś tam wcześniej leżały, dokończyliśmy i zrobiliśmy fajną epkę dla ludzi, taką letnią, miłosną po prostu. No a muzą w wielu kawałkach była moja była partnerka, natomiast no, teraz nie ma takiej muzy. Ale przyłapano cię ostatnio z atrakcyjną blondynką. Mogę dopytać, kim ona jest? Koleżanką. Koleżanką. Dobrze. Sylwio, ty też jesteś znana z tego, że umiesz walczyć o miłość. Jak ty to robisz? Walczyć o miłość? Nie rozumiem pytania. No jak się poważnie się zrobiło. No po ostatnich twoich doświadczeniach wydaje mi się, że jesteś taką osobą, no ludzie ci znają z tego, że jesteś waleczna i walczysz o swoje. Na swoje szczęście. No jak każdy, myślę, jak każdy walczy o swoje szczęście, bo bez szczęścia i dobrego samopoczucia ze sobą ciężko jest żyć. Ale jeżeli coś jest przeznaczone dla mnie, to jest przeznaczone dla mnie. Jeżeli nie, no to ja na siłę to nigdy nie walczę. Ja po prostu jestem sobą. Jeżeli komuś odpowiada to, jakim jestem człowiekiem, szanuje mnie, docenia i moje wartości, to po prostu będzie ze mną i będzie przy mnie i będzie chciał towarzyszyć takiej osobie. Jeżeli nie, no to jego strata, no i tyle. Dobrze, ja jeszcze nawiążę do niedzieli, ponieważ nowa edycja Tańca z Gwiazdami się zbliża. Ty, Kuba, wystąpiłeś na finale. Ja chciałabym zapytać, czy chciałbyś wystąpić w roli uczestnika? Czy wiesz, moja mama to choreograf, ale kurczę, o! No jakieś tam ruchy może po niej odziedziczyłem, ale to jest chyba moja najsłabsza dziedzina taniec. Myślę, że kiedyś fajnie by było się sprawdzić. Już gdzieś tam były jakieś rozmowy, gdzieś tam mnie namawiali. Natomiast, no kurde, przyznałem, że złapałem cykora i się nie zgodziłem, no. Ale może kiedyś. Może jeszcze będzie taka propozycja. Sylwio, ty wiesz, jak wyglądają kulisy Tańca z Gwiazdami, ponieważ twoja bliska osoba również im wystąpiła. Czy ty byś chciała pojawić się w Tańcu z Gwiazdami jako uczestniczka? Ja szczerze powiem, że na pewno to jest piękna przygoda i poznaje się tam fantastycznych ludzi i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak kulisy wyglądają takiego programu, bo są mega wyczerpujące, treningi zajmują całe życie na okres występowania w programie i nie każdy jest w stanie to życie poświęcić po prostu po to, żeby cały czas trenować pod taniec. Poza tym ja bardzo lubię taniec solo, kiedyś byłam cheerleaderką i bardzo dużo się szkoliłam, jeżeli chodzi o podstawy czy to baletu, czy tańca hip-hopowego, czy funky, natomiast nienawidzę tańca w parze, po prostu nienawidzę i jeżeli ktoś by mi kiedyś coś takiego zaproponował, to musiałabym naprawdę bardzo przełamać swoją psychikę, bo jest to jakby wbrew mojemu stylowi bycia. Wolisz balet? To były podstawy. Nie ten balet, co ty myślisz. Nie, no ja właśnie myślałem. Nie ten balet. Nie, w każdym razie bardziej chyba zawsze inspirowały mnie, nawet jak w dawnych latach, powiedzmy, jako ta nastolatka tańczyłam, taniec albo zespołowy ewentualnie, albo jeżeli solo, no to mówię, taki bardziej w kierunku hip-hopu, ale nie... Nie taniec towarzyski, po prostu. Kiedyś rodzice mnie na to zapisali i to była mordęga dla mnie. Dobrze, to przy tym zostajmy. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję.